Polował na najbardziej bezbronne osoby. Traktował swoje ofiary tak jak wszyscy seryjni mordercy, jako zbyteczne, likwidował hołotę, pozbywał się śmieci. Chikatilo nie był zdziwaczałym samotnikiem, lecz dobrym mężem, ojcem i dziadkiem, członkiem partii komunistycznej. Miał drugą, mroczną, szaleńczą stronę. Traktował to jak rozrywkę, tak jak inni wychodzą wieczorem, żeby zagrać w karty. Chikatilo wychodził z domu, żeby mordować. Andrzej Chikatilo, rzeźnik z Rostowa. Rostów nad Donem w Rosji. W październiku 1982 roku specjalna grupa milicji rozpaczliwie szukała seryjnego mordercy. Śledztwo rozpoczęło się 4 miesiące wcześniej, kiedy w lesie znaleziono zwłoki 13-letniej dziewczynki. Wielokrotnie pchnięto ją nożem i wyłupiono oczy. Rosyjski przesąd mówi, że ostatni widok, który widzi ofiara zabójstwa, zostaje utrwalony na powierzchni jej oka. Wkrótce odkryto 2 kolejne ciała z podobnymi ranami. Wszystkie 3 ofiary zostały zgwałcone. Wszystkie zwłoki znaleziono w lasach w pobliżu torów kolejowych w okolicach Oktiabrska i Szacht. Początkowo milicja podejrzewała o te brutalne obrzędowe zbrodnie sektę satanistyczną lub grupę handlarzy ludzkimi organami. Zastanawiano się, czy nie stoi za tym gang młodocianych przestępców z miejscowej placówki dla umysłowo upośledzonych. Śledztwo to nazwano sprawą głupców. Ta sprawa zaskoczyła wszystkich. Wcześniej nie mieli do czynienia ze zbrodniarzem tego kalibru. Nie chcieli przyznać, że takie rzeczy mogą się zdarzyć w państwie komunistycznym. Mogli jednak zbierać dowody. Zabraliśmy się do pracy. Zidentyfikowaliśmy zwłoki i zbadaliśmy szczątki. Mimo tych wysiłków liczba ofiar śmiertelnych rosła. W 1984 roku znaleźliśmy 23 ciała. Niektóre były jeszcze świeże, co dało nam pełniejszy obraz obrażeń i zachowania zabójcy na miejscu zbrodni. Wśród ofiar było wiele młodych dziewcząt i chłopców, odnalezionych na zalesionych obszarach wokół Rostowa. Wszyscy byli okaleczeni. W oczach niektórych ofiar wciąż było widać przerażenie. Trudno było na nie patrzeć, bo wiele z nich było dziećmi. Rozprute brzuchy, amputowane piersi, okropny widok. W wielu wypadkach było jasne, że zabójca odgryzł niektóre części ciała. Wiele zwłok znaleziono w pobliżu węzłów komunikacyjnych, zwłaszcza dworców autobusowych i stacji kolejowych. Wskazywało to, że zbrodniarz często korzystał z radzieckiej komunikacji publicznej. Mimo wyraźnych dowodów, że seryjny morderca był na wolności, radziecka milicja i kontrolowane przez partię komunistyczną media nie ujawniały żadnych informacji. Z braku realnych faktów szerzyły się pogłoski. Krążyły pogłoski o ludziach w państwowych czarnych limuzynach porywających dzieci na wsi. Ponieważ media milczały, nikt nie wiedział o znikających dzieciach. Nie mając wiarygodnych podejrzanych, milicja w Rostowie rozpoczęła szeroko zakrojoną obławę, zatrzymując kogo popadnie. Mieli wielu ludzi, więc wysłali na poszukiwania dziesiątki detektywów. Jednak przez 8 lat zabójca pozostawał na wolności.
Początkowo ofiarami były kobiety z nieuporządkowanym życiem erotycznym. Z biegiem czasu Chikatilo zwabiał i zabijał coraz więcej chłopców i niewinnych dzieci. Wybierał dzieci drobnej postury, żeby łatwiej nimi manipulować, i prostytutki, które chciały pójść z obcym. Milicja skupiła uwagę na dworcach autobusowych i kolejowych. Obstawili umundurowanymi funkcjonariuszami prawie wszystkie dworce. Mundurowi patrolowali wszystkie duże stacje. Próbowaliśmy grać na uczuciach przestępcy i zapędzić go w odizolowane miejsce. Tajniacy obserwowali te odległe rejony. Na początku listopada ta strategia przyniosła efekty. Milicjant w cywilnym ubraniu zauważył na małej stacji kolejowej mężczyznę wychodzącego z lasu. Tajniak zauważył ślad krwi na jego policzku i głębokie skaleczenie na palcu. Zdaniem milicjanta, który go obserwował, podejrzany umył buty i oczyścił swój płaszcz. Tajniak poprosił go o pokazanie dokumentów. Mężczyzna przedstawił się jako Andrzej Chikatilo, stateczny 54-latek i lojalny członek partii komunistycznej. Śledczy nie miał powodu, żeby zatrzymać Chikatilo, ale złożył raport o incydencie. 24 godziny później przechodzień odkrył w tym samym lesie zwłoki dziewczynki. Stało się to następnego dnia po tym, jak Chikatilo został wylegitymowany na dworcu. Zwłoki miały wszystkie charakterystyczne obrażenia. Komendant milicji natychmiast zażądał teczek wszystkich podejrzanych osobników zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby. Listopada 1990 roku Andrzej Chikatilo został zatrzymany na placu targowym w Rostowie. Śledczy sfilmowali aresztowanie kamerą wideo. Wyszedł z knajpy z butelką piwa i próbował nawiązać kontakt z młodym chłopakiem. Przypuszczaliśmy, że chciał go zwabić. W tym momencie Chikatilo został aresztowany. Chikatilo był podejrzany o popełnienie ponad 30 morderstw, ale milicja nie miała żadnego świadka naocznego i niewiele konkretnych tropów. Oficerowie dochodzeniowi koniecznie potrzebowali dowodu jego winy, najlepiej przyznania się. Chcieli, żeby się przyznał. Kto czytał Zbrodnię i karę Dostojewskiego, ten wie, że akt przyznania się jest w rosyjskiej kulturze bardzo potężnym symbolem. Andrzej Chikatilo szybko ujawnił makabryczne szczegóły swojej 12-letniej kariery jako maniaka seksualnego. W annałach zbrodni Andrzej Chikatilo jest bez wątpienia jednym z najbardziej sadystycznych morderców, jacy kiedykolwiek żyli. Zabijał bezkarnie przez ponad 12 lat. W listopadzie 1990 roku milicja w Rostowie nad Donem przesłuchiwała seryjnego mordercę Andrzeja Chikatilo. Przez 12 lat sadystyczny zabójca zgwałcił i zamordował dziesiątki kobiet i dzieci. Władze były przekonane, że winowajcą jest Chikatilo, ale jak dotąd ten ojciec dwojga dzieci do niczego się nie przyznał. Zgodnie z prawem władze miały 10 dni, żeby powiązać go z morderstwami. W przeciwnym razie Chikatilo wyszedłby na wolność. 9 dnia zaprosiliśmy psychiatrę Buchanowskiego, żeby porozmawiał z podejrzanym sam na sam. Ten spędził z nim cały dzień, od wczesnego rana do późnego wieczora. Metody Buchanowskiego wyraźnie różniły się od intensywnego przesłuchania milicyjnego.
Wyjaśniłem mu, że nie jestem jego wrogiem ani obrońcą. W języku medycznym nie ma słów takich jak winny i źle. Nie jestem jego sędzią, tylko lekarzem. Ja nie sędzia, ja nie. Chikatilo otworzył się przed Buchanowskim. Po kilku godzinach rozmowy zaczął przyznawać się do swoich zbrodni. W pewnym sensie chciał, żeby go złapali. Nie wyobrażam sobie, żeby robił to przez tyle lat i nie był świadom, że żyje w piekle, które sam stworzył i nie chciał się z niego wydostać. Przejawiał nawet rodzaj perwersyjnej dumy, pokazując swoje różnorodne metody w sali gimnastycznej KGB, gdzie ofiary zastąpiono kukłami. Chikatilo nie tylko przyznał się do popełnienia 36 morderstw, o których wiedziała milicja, lecz także opisał 17 innych, z którymi go nie wiązano. Od tej pory zaczęliśmy zbierać dowody jego powiązania z innymi morderstwami. Или брюки только спущены. Нет, как, ага, я вот не понял это. Он в это время одежда у него. Chikatilo bardzo chętnie pokazywał nam, jak obezwładniał swoje ofiary, jak je oszukiwał, jak wiązał chłopców, jak zadawał ciosy nożem, a nawet jak je gwałcił tuż przed śmiercią lub po niej. W czasie przesłuchania seryjni mordercy idą w zaparte. Potem zaczynają się sypać i dzielą się strzępami informacji o swoich zbrodniach. Jesteśmy w mieście Szachty. Sugerowałeś, żebyśmy tu przyjechali, zgadza się? Tak. Wieczorem 7 grudnia 1990 roku milicjanci zawieźli Chikatilo do miasta Szachty. Jeden z oficerów miał kamerę wideo. Idąc między nagrobkami małego cmentarza, Chikatilo doprowadzi ich do płytkiego, nieoznaczonego grobu. Milicjanci kopali tak długo, aż natrafili w ziemi na dziecinny trampek. Chikatilo przyglądał się obojętnie ich czynnościom, ale to, co znaleźli, wstrząsnęło radzieckim społeczeństwem. Co powoduje, że człowiek przekracza granice i staje się seryjnym przestępcą? Dzieciństwo Chikatiły było pełne przemocy i cierpienia. Urodził się w 1936 roku na Ukrainie, w wiosce Jabłocznoje. Józef Stalin rządził Związkiem Radzieckim żelazną ręką, a kolejne klęski głodu wyniszczały Ukraińców. Na Ukrainie brakowało żywności z powodu wojny i polityki agrarnej Związku Radzieckiego w epoce stalinowskiej. Pod sztandarem kolektywizacji Stalin zmuszał chłopów do dostarczania państwu nieodpłatnych, obowiązkowych kontyngentów żywności dla całego kraju. Na samej Ukrainie ludzie głodowali. W Rosji dochodziło do aktów masowego kanibalizmu, którego przyczyną był głód. Doniesienia o kanibalizmie były tak częste, że przeszły do ludowej tradycji. Oto typowa opowieść o kanibalizmie w rodzinie. Moja ciotka została aresztowana, bo zaprosiła kogoś na obiad, a w zupie pływały koniuszki palców. Gdy Andrzej był młodym chłopcem, matka opowiedziała mu inną, ponurą historię o przerażającym wydarzeniu, do którego doszło tuż przed jego narodzeniem. Matka opowiadała mu, że jego starszy brat został zjedzony z powodu panującego głodu. Wciąż go przestrzegała. Nie baw się na zewnątrz po zmierzchu, bo złapią cię i zjedzą, jak twojego brata Stiepana. Tej historii nie sposób było zweryfikować,
ale psychiatrzy przypuszczali, że Chikatilo mógł doznać ciężkiego urazu psychicznego, gdy napadnięto jego matkę. Jego siostra urodziła się w 1943 roku, w czasie gdy Niemcy okupowali część Ukrainy, w której mieszkał. Jego ojciec był wtedy w wojsku. Trudno wyobrazić sobie, żeby ojciec mógł wrócić do domu rodzinnego, żeby zapłodnić matkę. Dom miał jedno pomieszczenie. Bardzo możliwe, że Andrzej widział, jak niemiecki żołnierz gwałci jego matkę. W oczach 13-letniego chłopca równie tragiczny był los jego ojca, który został wzięty do niewoli przez nazistów. Kiedy ojciec Chikatiły wreszcie wrócił do domu w 1949 roku, cierpiał na gruźlicę. Zamiast nagrodzić go za służbę na wojnie, rząd sowiecki uznał go za zdrajcę. Mogłeś zginąć z honorem albo zwyciężyć. Trzeciego sposobu nie było. Paranoja Stalina sprawiła, że żołnierzy wziętych przez Niemców do niewoli uważano za zdrajców. Mimo że partia komunistyczna uznała ojca Andrzeja za wyrzutka, on sam był bez reszty oddany państwu i jako nastolatek wstąpił do komsomołu. Chikatilo był szczerym, zdeklarowanym komunistą. W wieku dojrzewania młody Andrzej zorientował się, że nie był taki jak inni chłopcy w organizacji młodzieżowej. Nie pasował do nich. Czuł się zakłopotany i upokorzony swoją niesprawnością seksualną. Zadawał się głównie z młodszymi dziećmi, z którymi czuł się dobrze, ponieważ go rozumiały, oraz ze starszymi osobami, które go lubiły, bo zawsze był grzeczny. Gdy był nastolatkiem, podobały mu się młode dziewczęta. Przeżył jednak upokorzenie, kiedy okazał się niesprawny seksualnie. W tym okresie był bardzo atrakcyjny i zaczął zalecać się do dziewczyny w wiosce. Jego impotencja zniszczyła ten związek i stała się przedmiotem plotek. To odkrycie odebrało mu wiarę w siebie i prześladowało go przez resztę życia. W 1955 roku Chikatilo chciał uciec z Ukrainy i od wspomnień swojej żałosnej młodości. U progu dojrzałości Andrzej dowiedział się, że był niesprawny seksualnie. Postanowił zrekompensować to sobie w innych dziedzinach. Postawił sobie za cel zdobycie dyplomu prawnika na prestiżowym Uniwersytecie Moskiewskim, ale nie zdał egzaminu wstępnego. Rozczarowany poszedł do szkoły zawodowej. Chciał uwierzyć w siebie, pilnie się ucząc i zdobyć dyplom uniwersytecki, co przy jego pochodzeniu było ważnym osiągnięciem. Próbował zaakceptować sam siebie i stłumić to, co go dręczyło. W 1963 roku za namową swojej siostry 28-letni Chikatilo ożenił się. Mieszkał z siostrą, która miała przyjaciółkę, starą pannę. Gdy się poznali, oboje nie mieli lepszych perspektyw, więc pobrali się. Jego nowo poślubiona żona Fiodozja była 24-letnią córką górnika. W końcu znalazł osobę, która go rozumiała i okazywała mu czułość. Był niezdolny do normalnych stosunków seksualnych z żoną, ale w drodze masturbacji i inseminacji podjął próbę poczęcia dzieci. W 1965 roku odnieśli sukces. Najpierw urodziła się ich córka Liuda, 4 lata później syn Jura. Chikatilo znalazł pracę jako technik łącznościowiec. W tym czasie kontynuował naukę, żeby uzyskać dyplom z marksizmu-leninizmu, inżynierii i literatury rosyjskiej. Rodzina mieszkała na drugim piętrze zwykłego bloku. Według rosyjskich standardów wiedli przyjemny żywot. Z zewnątrz Andrzej wydawał się dobrym mężem i ojcem,
Feodosia nie miała powodów do narzekań. Czuła się dobrze, bo mąż był członkiem partii, przynosił pensję do domu, nie pił i nie bił jej. Te dwie cechy odróżniały go korzystnie od wielu mężczyzn w Związku Radzieckim. Wszyscy widzieli jego małżeństwo, dzieci i członkostwo w partii komunistycznej, ale to nie była jego prawdziwa osobowość. Chikatilo stworzył skromną i godną szacunku fasadę na użytek otoczenia. Jednak wewnątrz był głęboko sfrustrowany. Jego impotencja doprowadzała go do wściekłości, ponieważ czuł, że pod pewnymi względami jest lepszy od innych, mając 3 dyplomy uniwersyteckie. Przez całe życie był świadom, że najlepiej opisuje go słowo impotent. W 1970 roku Chikatilo podjął pracę w szkole średniej. Jako nauczyciel liczył, że znajdzie uznanie i szacunek, ale spotykały go ciągłe upokorzenia. Jego uczniowie nie brali go poważnie. Źle się zachowywali i w klasie palili przy nim papierosy. Nie potrafił przykuć uwagi dzieci i narażał się na kpiny. Uczniowie nazywali go gęsią, po rosyjsku znaczy to tyle co cymbał, osoba nie zasługująca na szacunek. Co gorsza, Chikatilo irytował widok zakochanych młodych ludzi. Wyobrażał sobie, że uprawiają seks. Jedyną rzeczą, którą bezskutecznie chciał w sobie zmienić, była jego impotencja. Czuł, że spotkała go ogromna niesprawiedliwość. Byle szumowina mogła korzystać z przyjemności życia seksualnego i uroków miłości. Lecz on, Chikatilo, wykształcony, błyskotliwy, wybitny, genialny, nie mógł. To było głównym źródłem jego wściekłości. Na początku lat 70. Chikatilo pod wpływem gniewu i frustracji zaczął potajemnie molestować uczniów obojga płci. Czuł się tak głęboko odrzucony przez świadomych swych czynów dorosłych i niezdolny do utrzymania związków erotycznych z nimi, że zwrócił się ku bezbronnym dzieciom. W 1974 roku, gdy zarzuty o molestowaniu przez niego uczniów stały się znane, zwolniono go z pracy. Zamiast wziąć na siebie odpowiedzialność i go zdemaskować, dyrektor szkoły po prostu pozbył się psychopaty. Było to zachowanie typowe dla społeczeństwa sowieckiego, choć mogło się zdarzyć w każdym innym. Ponieważ incydenty zatajono, Chikatilo mógł przeprowadzić się z rodziną do pobliskiego miasta Szachty. Znalazł tam nowe zajęcie nauczyciela w szkole zawodowej numer 33. Jego żona wiedziała, że miał drobne problemy. Napastował dzieci w szkole, ale mieli to już za sobą, a ona przebaczyła mężowi. Bez wiedzy żony i rodziny Andrzej Chikatilo budował inne życie. Kupił dla siebie drugi, tajemny dom, rozpadającą się 3-pokojową chałupę na cichej uliczce Mierzewoi. W grudniu zaprowadził tam 9-letnią dziewczynkę. Nazywała się Jelena Zakotnowa. Przyjaciele nazywali ją Lena. Spotkał ją na przystanku autobusowym i zaproponował jej gumę do rzucia, luksus, którym rzadko cieszyły się rosyjskie dzieci. Lena zgodziła się pójść z nim do domu. Napotkał dziewczynkę i odkrył, że przemoc cielesna go podnieca. Gdy zaczął ją molestować, odczuł narastające podniecenie i zapragnął bardziej bezpośredniego kontaktu erotycznego z ofiarą. Nie mógł zaspokoić się seksualnie, więc pchnął ją nożem. W tym momencie uświadomił sobie, że zabijanie jest jego namiętnością. Poznał drugą stronę swojej natury. Później zaniósł Lenę do pobliskiej rzeczki Gruszewki. Wrzucił jej ciało i tornister do wody. Odnaleziono ją 2 dni później. Mimo że milicja badająca sprawę natknęła się na plamy krwi w pobliżu domku Andrieja Chikatiły, nie uznano go za głównego podejrzanego.
Z punktu widzenia milicji, Chikatilo nie miał kryminalnej przeszłości. Był członkiem partii. Miał żonę, dzieci. Nie wywodził się ze środowiska, w którym zwykle szukano przestępców. Zamiast skupić się na Chikatile, milicja znalazła bardziej odpowiedniego podejrzanego, mieszkającego w pobliżu mężczyznę, który odsiedział wyrok za gwałt. Później został skazany i stracony. Popełniwszy morderstwo dla przyjemności, Andrzej Chikatilo mógł teraz wymazać poczucie niemocy, które miał przez całe życie. Dowiedział się czegoś o sobie. Zrozumiał, że podnieca go bezsilność ofiary i jej zabijanie. Jednak otarcie się o wymiar sprawiedliwości przestraszyło go. Przez następne 2 lata Chikatilo chodził do pracy, spędzał czas z żoną i dziećmi, czytał gazety i czekał. Przestał uczyć w szkole i został zaopatrzeniowcem, czyli po rosyjsku tołkaczem. W niewydolnym sowieckim systemie gospodarczym, w którym ciągle brakowało surowców, było to stanowisko wyjątkowe. Praca tołkacza polegała na jeżdżeniu po różnych przedsiębiorstwach i nakłanianiu ich do wysyłania cementu, gumy, stali lub innych niezbędnych surowców. Chikatilo często był w drodze przez kilka dni. Odwiedzał zakłady zaopatrujące jego własne przedsiębiorstwo i podróżował bez żadnego nadzoru. Dla człowieka o wykształceniu Chikatiły nie było to szczególnie prestiżowe zajęcie. Jeździł pociągami do różnych fabryk, próbując zachować wizerunek obowiązkowego radzieckiego obywatela. Toczył wewnętrzną walkę. Nie chciał być złem wcielonym. Zapewne uważał swoje pragnienia tylko za niezdrowe. W wypadku osoby takiej jak Chikatilo, inteligencja i siła człowieka tkwiła w żelaznej dyscyplinie koniecznej do rozdzielenia 2 połówek jego osobowości. Przez ponad 2 lata Chikatilo trzymał swoje mordercze instynkty pod kontrolą, lecz w końcu ciemna strona jego osobowości znów się ujawniła. 3 września 1981 roku, przechodząc obok biblioteki w Rostowie nad Donem, Chikatilo zauważył 17-letnią Larysę Tkaczenko. Zgodziła się pójść z nim na spacer nad Donem. Psychopata pokierował ją do lasu. I znów Chikatilo nie mógł uprawiać seksu, ale 2 lata wcześniej w swoim tajemnym domu na ulicy Mierzewoj coś dało mu satysfakcję. Próbował odbyć normalny stosunek z kobietą, ale zawiódł. To wywołało w nim wielką wściekłość, która żyła i czaiła się w jego wnętrzu. Seks był narzędziem, ale jego główną potrzebą było poczucie władzy nad jego ofiarami. Chikatilo zabił z jeszcze większą brutalnością niż wcześniej. Zadał swojej ofierze wiele ciosów nożem, a następnie nieludzko ją pogryzł. W rzeczywistości mścił się. Gniewał się na ludzi, zwłaszcza na kobiety. Szukał odwetu na ludziach, którzy go odrzucili. Po 2 morderstwie pozory normalności w życiu Chikatiły prysły. Patologia wynikła z wieloletniej frustracji i wzięła górę. Chikatilo stał się seryjnym mordercą. Był impotentem. Co to słowo znaczy? Niemoc. Bez względu na to, czy zabijał młodych chłopców czy dziewczyny, Chikatilo dążył do fizycznej dominacji i kontroli nad ofiarą. Zaspokojenie mieszał z gniewem i wrogością. Te elementy dopełniają się nawzajem i to do tego stopnia, że nie sposób ich rozdzielić. Coraz bardziej się podniecał i spontanicznie osiągał wytrysk podczas okaleczania swoich ofiar. Potem odcinał kawałki zwłok swoich ofiar.
Chikatilo potwierdził, że usuwał kobietom macice, ale nigdy nie przyznał się, że je zjadał. Powiedział, że lubił je pogryzać, bo były takie różowe i sprężyste. Takich słów użył. Poszukiwanie seksualnego spełnienia zaowocowało serią najpotworniejszych morderstw w historii Rosji. Do 1984 roku Chikatilo zamordował 23 osoby. W obliczu tych brutalnych zabójstw milicja zaczęła przesłuchiwać każdego, kto wyglądał podejrzanie. Września 13 dwaj śledczy z Rostowa zauważyli wysokiego mężczyznę w czarnej futrzanej czapce. Próbował nawiązać rozmowę z młodą dziewczyną. Postanowiliśmy nie zatrzymywać go na miejscu, lecz pójść za nim, żeby sprawdzić, co zamierza. Milicjanci śledzili podejrzanego, który podchodził do kolejnych młodych kobiet. W końcu zauważyli, jak pieścił prostytutkę na opustoszałej stacji. Czyn lubieżny w miejscu publicznym wystarczył milicjantom, żeby aresztować mężczyznę. Przedstawił się jako Andrzej Chikatilo. Miał przy sobie małą, skórzaną teczkę. W aktówce były pudełeczko wazeliny, sznury i noże. Wyglądało to jak zestaw narzędzi do zabijania. Po przesłuchaniu Chikatiły i ujawnieniu, że jest oddanym ojcem i mężem oraz lojalnym członkiem partii komunistycznej, milicjanci puścili go wolno. Szukali młodego mordercy z kryminalną przeszłością, znanego w swoim kręgu jako zboczeniec seksualny. Chikatilo miał siwe włosy, grube okulary, był wysoki, chudy i miał zaokrąglony brzuch. Wyglądał jak zwykły, szary obywatel w tłumie ludzi, których można było spotkać w każdym prowincjonalnym radzieckim mieście. Na dodatek milicyjne laboratorium nieudolnie przeprowadziło badanie krwi, które mogło powiązać Chikatilo ze zbrodniami. Rosyjska milicja pod względem technologii i organizacji była w epoce kamiennej. Próbki krwi i spermy zwykle ginęły. Był to przykład niepowodzeń rosyjskiej nauki i możliwości produkcyjnych. Chikatilo mógł znów zabijać. Milicjanci rozpaczliwie pragnęli powstrzymać napaści, więc postanowili wypróbować metodę stosowaną w amerykańskiej kryminologii – portret psychologiczny. Psychiatra Aleksander Buchanowski zabrał się do stworzenia portretu psychologicznego. Przygotowanie profilu przestępcy zajęło kilka miesięcy ciężkiej pracy. Miałem dostęp do ściśle tajnych materiałów, które nigdy nie zostały upublicznione. Analizując dowody, Buchanowski stworzył intrygujący opis zabójcy. Stwierdził, że przestępca był nietowarzyski i bardzo chory. Był zboczeńcem seksualnym. Mógł mieszkać sam lub z żoną, ale nie odbywał z nią stosunków płciowych. Jednak złapanie Chikatiły zajęło milicji kolejne 6 lat. Wiele czynników, które doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego, odegrało rolę także w sprawie Chikatiły i umożliwiło mu bezkarne zabicie tylu osób. Wreszcie 20 listopada 1990 roku, po 12 latach szaleńczego zabijania i 52 ofiarach, Chikatilo został aresztowany. Profil doktora Buchanowskiego okazał się przerażająco trafny. Psychopata zeznał, że krzyki i cierpienia ofiar oraz rozlew krwi sprawiały mu przyjemność. Bez wątpienia był erotomanem, sadystą.
W trakcie swojej pierwszej zbrodni seryjny morderca dowiaduje się, że potrafi być panem sytuacji. Wcześniej jego indywidualne doświadczenia wykluczały takie odczucia. Najsilniejszą motywacją dla większości, jeśli nie dla wszystkich ludzi, jest seks, pragnienie prokreacji, seksualnego spełnienia. W jego wypadku były to... Kiedy sprawa Chikatiły dotarła do opinii publicznej, miejscowi ludzie uświadomili sobie boleśnie, że wśród nich żył seryjny morderca. Nic nie rozchodzi się w Rosji tak szybko jak plotka. Rankiem 14 kwietnia 1992 roku w Rostowie nad Donem ludzie tłoczyli się na schodach sądu, chcąc zobaczyć osławionego mordercę, Andrieja Chikatiłę. Całymi miesiącami gazety nazywały go czerwonym rozpruwaczem lub rzeźnikiem z Rostowa. Chikatiło był ubrany w pamiątkową koszulę olimpijską dostarczoną mu przez sąd. Ogolono mu głowę, co było standardową procedurą przeciw wszom. Postępowanie bardziej przypominało widowisko cyrkowe niż proces o morderstwo. Siedział w dużej, żelaznej klatce, która chroniła go przed wściekłością rodziców ofiar. Nie mógł usiąść ze swoim obrońcą przy stole, tak jak dzieje się to na Zachodzie. To była osobliwa scena. W posiedzeniu publicznym uczestniczyły rodziny ofiar. Zachowywały się napastliwie, żądając stracenia go na ich oczach. Najchętniej zobaczyłyby, jak rozszarpuje go stado wilków. Reakcja rodziców ofiar była, jak łatwo zgadnąć, silna. Kiedy zamknięto go w klatce, ludzie rzucili się ku niej, krzycząc: dajcie go nam. Jakiego zachowania spodziewać się po rodzicach, którzy stracili swoje dzieci? W przeciwnym końcu sali sądowej siedział sędzia Leonid Akubrzanow z dwoma ławnikami. Był to rosyjski odpowiednik zachodniej ławy przysięgłych. Sędzia odczytał listę zarzutów. Dowody opisano w 222 tomach akt. Historia, którą opowiadały, była makabryczna i przerażająca w swoich szczegółach. Wiek ofiar wahał się od 9 do 45 lat. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeśli ostatecznym celem aktu seksualnego jest poczęcie życia, Chikatiło uważał, że powinien się on kończyć śmiercią. Był więc wrogiem seksu i życia. Odczytanie listy zarzutów zajęło sędziemu 2 dni. 16 kwietnia oskarżonemu pozwolono zwrócić się do sądu. Rodziny ofiar Chikatiły krzyczały oburzone, niektórzy mdleli. W rozwlekłym, dwugodzinnym wystąpieniu Chikatiło opisał siebie jako mężczyznę okradzionego z genitaliów. Będąc od urodzenia impotentem, Chikatiło czuł się przeklęty, żyjąc bez seksualnego spełnienia, co ostatecznie doprowadziło go do morderstwa. Twierdził, że nigdy nie planował zbrodni. Dostał napadów drgawek i tracił nad sobą kontrolę. Niejednokrotnie próbował dowieść, że jest niepoczytalny. Byłem świadkiem, jak zrywał się i krzyczał na sędziego. Potem opuścił spodnie i obnażył się. Innym razem przeklinał i wrzeszczał. Większość obserwatorów sądziła, że zachowanie Chikatiły w sali sądowej było próbą wzbudzenia współczucia. Gdyby uznano go za obłąkanego, mógł trafić do szpitala psychiatrycznego. W przeciwnym razie czekała go egzekucja. W Rosji oznaczało to kulę w łeb.
Międzynarodowe prawne definicje zdrowia psychicznego i niepoczytalności stosowane w Związku Radzieckim opierały się na określeniu, czy oskarżony potrafi rozróżnić dobro od zła. Proces ciągnął się przez pół roku. Cikatiło przedstawiał siebie jako nieszczęsną ofiarę obojętności natury i ponurą metaforę nieudanego rosyjskiego eksperymentu społecznego, który trwał 70 lat. Broniąc się, winił Stalina, kanibalizm epoki Hołodomoru, czyli Wielkiego Głodu na Ukrainie, partię komunistyczną i własną grupę krwi. Prokuratorzy argumentowali, że Andrzej Cikatiło był najbardziej wyrachowanym, diabolicznym zabójcą wszechczasów. Jego zbrodnie były odrażające, ale nie cierpiał na żadną chorobę umysłową. Więcej w tym było zła niż szaleństwa. Z pewnością był przebiegły, ale nie obłąkany. 14 października 1992 roku był dla seryjnego mordercy Andrzeja Cikatiły dniem sądu ostatecznego. Sędzia Leonid Akubrzanow potrzebował prawie 2 miesięcy, żeby napisać uzasadnienie końcowego werdyktu. Wszyscy wiedzieli, że zostanie skazany i domyślali się, jaki będzie wyrok. Ale przejście tego rytuału miało swoją wartość. Wziąwszy pod uwagę potworne zbrodnie, które popełnił, sąd nie ma wyboru i musi wydać jedyny odpowiedni wyrok. Skazuje go na śmierć. Po 12 latach bezkarnych mordów szybko przyszła sprawiedliwość. 15 lutego 1994 roku Andrzej Cikatiło został zaprowadzony w więzieniu w Rostowie do osobnej celi. Tam zabito go strzałem w tył głowy za prawym uchem. Po jego egzekucji pisarze, reporterzy i krewni ofiar próbowali wyjaśnić działanie mózgu Andrzeja Cikatiły. Jednak pod wieloma względami ten człowiek, który popełnił tyle niezwykle okrutnych zbrodni, pozostał zagadką. Sam mówił o swojej motywacji, lecz żadne z wyjaśnień nie brzmi dość przekonująco, żeby uzasadnić odrażające morderstwa, które popełnił. Kiedy zobaczyłem zwłoki tylu ofiar, znienawidziłem go. To właśnie czułem do chwili jego ostatniego aresztowania. Później uświadomiłem sobie, że nie panował nad tym, co robił. Był poważnie chory. Postępował wbrew własnej woli. Czy wierzymy, że był ofiarą okoliczności, w których się urodził? Czy też sądzimy, że był złym człowiekiem, który zabijał z własnej, nieprzymuszonej woli? Zło, które w nim narastało, nie było nam wszystkim obce. Najbardziej wymowną ocenę życia Andrzeja Cikatiły napisał sam morderca. Był to wyraz winy i nienawiści do samego siebie, który jednocześnie opisuje jego makabryczną, gwałtowną naturę. Powinni rozciąć mój mózg na kawałki i zbadać, żeby nie było już więcej